trzy. A co nie otarło, to pitbull. Za każdym razem, kiedy piją się w meczu, znajdziesz się takie nic nie robię z nimi. Cześć, Serby, jak tam? No tak, by wzmocnić piszczele. Daruj sobie tę tanią gadkę i spieprzaj do tego swojego kocmoucha. Zapnij może. Proszę uważać na język. Nie oddawał kasy, to wpierdoliłem z kurwy synowi. Prosty człowiek. Chcesz na cierpliwości, kotku. Surprise! No i ze mną jest Bilon ze swoją pociechą. Powiedz, Bilon, czy jedną postać dubbingowałeś tam, czy jakieś parę postaci? Kilka, bo było kilka odcinków. Także no jest kilka też postaci. A nie musiałeś tam się na przykład za jakiegoś policjanta tam głosu podstawiać, czy coś takiego? Nie. Taka sama presja, taka sama broń. Między nami dłoń, prawdomówność. Widzę spójność, czujność. Podstawą tej kombinacji ostrożność, dość. Nie bój się zmiany na lepsze. Żądę, lubię niepalmal. Atmosfery gemachane, tańczyny są dysocjal. Polska, Francja, nie mam presjony, syki tele. Powiedz, teksty właśnie to sami je trochę redagowaliście, czy dostaliście gotowe? Dostaliśmy gotowe, ale trzeba było je trochę zmodyfikować na polskie realia, że tak powiem. No ale wiesz, no, tych tekstów tam naprawdę dużo nie ma. Jest, można porównać trochę tak premierę tego filmu tutaj dzisiaj do premiery płyty, czy to jednak jest, wiesz, po prostu taka zabawka i tak to sobie zrobiłeś, czy trochę tam się zaczyna to jarać, na przykład takie podkładanie głosu? Nie, no powiem ci, no, oczywiście, że zabawa, ale wiesz, no ciekawa. No na przykład dla mojej nie mogę, wiesz, Kubusia Puchatka na przykład w najbliższym czasie co człowiek też spróbować. A teraz spójrz w lustro i to powie człowiekowi. Dziecko się rodzi i chłonie. Cały ten syf zbudowany przez ludzkie dłonie. Później w tym utonie, jak nie ma dobrego... Dynio, takie pytanie, powiedz tutaj mi i telewidzom. Czy jak podkładałeś te głosy, to robiłeś normalnym swoim głosem, czy starałeś się wykreować jakieś nowe postacie? No właśnie lud, stary spryciarz próbował mnie włożyć w rolę, gdzie musiałem jednak udawać. A to było dla mnie o wiele ciekawsze, bo jak wiadomo, nagrywanie rapu to, i różnych sytuacji takich typu ja, no to jest nic ciekawego, prawda? A tutaj musiałem jednak pojawić się jako dziwny turysta, który rozmawia po francusku, złośliwy sąsiad oraz stary dziadek, który wyprowadza psa na spacer. Także tutaj było dużo kombinacji, bawienia się, śmiechów. Super, super. A rozpoznałeś wszystkie głosy, jak teraz oglądałeś tutaj, czy na przykład było jeszcze parę głosów, które stanowią dla ciebie tajemnicę? Tak, komornik. O komornika się pytałem, kto tam, bo tam był jakiś na jakimś przesterze, nie? Ale już Wilku mi powiedział, że to Wiesiek nazywał się Santos. Wiesiek Santos, znana postać, znamy Saskie Kępy. No tak, a powiedz, dużo radości ci to sprawiło takie nagrywanie, czy to jednak trochę kłopotliwe było? Nie, super, bo to jest praca, znowuż studio, tak? Czyli też to taka podobna do pracy normalnej, regularnej naszej, którą wykonujemy, ale to jest element zabawy jednak i jest fajnie, bo po prostu są śmiechy, poprawki i trochę to inaczej idzie. Ale super, w tej roli podoba mi się, no. Czekam na propozycję od Disneya. Faktycznie tak jest, nie należy bać się zmian, które powodują ram wyleczenie. Kwestia spojrzenia i punkt widzenia, to doświadczenie człowieka zmienia. I ze mną jest Lutek, ziomek, dzięki któremu dużo francuskich zajawek hip-hopowych jest promowanych w Polsce. Koncert Lorda Co-City to też dzięki niemu. No właśnie, powiedz, czy ty znałeś tych twórców tej kreskówki już wcześniej, jak mieszkałeś we Francji, w Paryżu? Tak, dlatego był wielki sukces w Francji i w USA, MTV US. Było w MTV 2 US, USA. I nie wiem, mam pomysł dwa lata temu, kiedy byłem w Polsce i widziałem, nie wiem, ziomki, jak we Francji mówimy Laskar, tak, Ameryka jest homie. I widzieliśmy to samo, widzieliśmy i rozumiałem, że teraz ta kultura hip-hopowa bardzo ulicowa, nie wiem jak powiedzieć. Uliczna. Ta kultura uliczna jest teraz w całe świata. Każde duże miasto, każde duże, nie wiem, metropolis ma swoją żonkę. I
Nawet nie każde duże miasto, nawet ten mniejsze miasto też mają swoich ziomków i ziomali. Tak, tak, tak. Masz rację. Ale to znaczy miejskie kultury. Ziomek jest w... nie wiem jak powiedzieć, ale po angielsku jest angle. Nie wiem jak powiedzieć, ale to nieważne. I myślę, że to jest konektor. To jest konektować. Łączyć, tak? Łączyć ludzi. I teraz to ładnie. Ja chciałem, że nie wiem, młode w Francji znają, że w Polsce nie jest tylko, nie wiem, Miszu, piją wodki i tyle. Jest inne, jest... dla mnie to samo teraz. Dla mnie to samo. Jest... Polska, Francja, ten sam ból. Tak. Well, the first idea about Lascar's Ziomek is about our stories, you know. It's about stuff we lived. That happened to us, you know, or to a friend of us. Things that happened to us or to a friend of us. So it was like, yo, it's funny, you know. It looks like maybe it happened to other people. So, you know, and plus there was no cartoon about that street stuff. You know, so it was like, yo, let's try this, you know. Basically, how the idea came out. Well, first it was comics. I did this on a comic book, you know. Then we met a producer who thought it was an interesting idea to make a cartoon with this. It was long because France was not ready for this before, so maybe it takes 6 years before we got a chance to do it. And étudier Équateur à la place. Basically, yeah, it's because we met this producer named Noël Kaufman. Rest in peace, because he's dead. Yes, that's life. But that's because of him, you know. He was witty enough, you know, to get that money from Canal Plus, from other people, because in France, you know, plus like 10 years ago, you know, state of mind is like, what about you? People from the suburb, banlieue, all you black Arabs, hip hop, you know, we don't want to see you on regular TV after the, you know, the news or whatever. But he was like witty, and you know, make people interest, you know. After a while, it took a long time, but he succeeded, and then we had Canal Plus, and when we had Canal Plus, we started. But we still, it was still like no budget, you know, even the American version, nobody really got paid or whatever, it was still like, hey, how, you know? Yeah, another thing is we really got to struggle because we didn't want our cartoon to be, you know, soft. You want the real thing, the real words, the real situations, and it was not easy to pour imposer ça quoi. Tu sais comment on dit. It wasn't easy to get in the spot, you know. Yeah. Peace, unity, love, and having fun. That's the stuff of hip-hop. It's peace, unity, love, and having fun. You know, we kind of forget all of them. No peace, no unity, few love, just asses, and having fun, you know. So we just flip it, you know, because in the project, people, they just, you know, everybody have fun. And then what we wanted to do for, that was for people from project, but that was for regular people to be like, yo, we got the same problem. We know we're laughing about the same things, you know. And that's what the regular people liked about it. But like, oh, they like us, you see, oh, you know, it's funny. Oh. You know, that's what they like. And people from the party were like, yeah, it's funny because they could recognize, you know, some of their friend stuff or some stuff they did. And it was like, oh, it's funny, you know. So we didn't have no problem with people with that sarcastic or ironical tone for the person. So you're bitchy. Exactly, I can say that, but yeah, exactly. The stuff is, we don't need, that's what is good, because we don't need to understand, to laugh, you know? Because every time we saw like a couple episodes, we'd be like... we felt the flow. We felt the flow. Yeah, I felt the flow, yeah. And you can feel it's real, because it's real people that did it here, you know? French version, American version, Polish version. It's not real, regular actors, you know? It's just real people, you know? That's what makes it real. And when we heard Ziomek, it was like, okay, they got it exactly what, you know, I was supposed to be done, you know? And then we invite you to have good fun, good love with Ziomek on the Rapper Camera. It's real good. Side. Ze mną moich ludzi chłopce, ruch
serc i rymy tłuste, masz przejebane. W podstawówce już miałem bandanę, a w przedszkolu pimpowałem przedszkolanki, a w żłobku miałem bandanki, miałem funki, piłem szklanki, whisky i Pepsi, robiłem Meksyk na lekcji, dziś piszę teksty z autopsji. Przez ten, dziś sam prowadzę lekcje, powinni mi klepać czesne. Jadę na luzie tak jak gepard czesny, to gówno jest jak Wester, siema Manchester. Znosimy kubki wódki, za kumpli w Anglii smutni zdrowie. To idzie w obieg znowu, to rym z betonu, szerokie spodnie z Europy Wschodniej, przekaz dla ziomu. Życzę wam pięknych pań, wielkich domów, tłustych aut pro salonu i nowoczesnych telefonów. A poza tym do zła niechęci, miłości i szczerości, dobrej pamięci i prawdziwości dla pamiętasz, co znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki. Te numery, które wycięliśmy, morda, aż mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Ziomek, prawda, to znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki. Te numery, które wycięliśmy, morda, aż mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Jest coś trwalszego w życiu niż dziwki i forsa. Na przykład spróbuj z banknotem usiąść i spalić siorka. Sobie wyobraź, ty i banknot ujarani, a wokół ty i banknot to i nic, cztery ściany. Mamy cwany ten świat, no i ma w butach słomę, dlatego pchamy ten rap. Tu na bałutach z moim ziomem, mój ziom, czyli brat, rodzina, krwi do mych honoru. Jeśli wierzysz w ten szlak, to w kpinach złych ludzi ignoruj. Przyjaźń albo hajs, hajs za przyjaźń przestań. Nie mając nic wiem, że mam wciąż się do kogo odezwać. Sprawdź, czysta energia, ostry, kochan tabasco. Jesteśmy w trasie dłużej niż w postacie słoneczny patron. Nie kupi tego banknot, bo życia się nie wróci. Przez kolejne miasto, tak płynie rap dla ludzi. Tu dziś sprawdź to, to dla przyjaciół knocie. Bo jak na razie jesteś tutaj sam z banknotem. Ziomek, pamiętasz, co znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki. Te numery, które wycięliśmy, morda, aż mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Ziomek, prawda, to znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki. Te numery, które wycięliśmy, morda, aż mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Każdy ma swoich ziomków takich, na jakich go stać. Nie o hajs tutaj chodzi, tylko co im możesz dać od siebie. Ziomek pójdzie za tobą, jeśli jest ciebie pewien. Ja tam nie wiem, dziś nagrywam z raperami z innych stron. Nie jesteśmy ziomkami, choć oni mówią do mnie ziom. Elo, pasuje, ja tam inny styl szanuję i inne miasta. Zip skład, Warszawa, przez Poznań kasta do Złodzi Tabaska. Mam wielu ziomków, którzy nie słuchają rapu, nie obchodzi mnie to. Dla dobrych chłopaków jesteśmy tacy, jacy chcemy być. Żyjemy właśnie w taki sposób, w jaki chcemy żyć. Gdybyśmy byli tacy sami, to byłby koszmar. Jestem sobą, nie udaję i tak ma pozostać. Jeszcze jedno na rozchodne, szanuj to co masz. Żyj mocno, kochaj mocniej i zachowaj twarz. Ziomek, pamiętasz, to znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki. Te numery, które wycięliśmy, morda, aż mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Ziomek, prawda, to znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki. Te numery, które wycięliśmy, morda, aż mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. Co pani kurwa robi? Zakaz parkowania, spisuje mandat. Kurwa, pani żartuje. Załatwiałem tylko drobny interes. Wykonuję swój zawód. Kurwa, mówię pani, samochód stoi to od 3 minut. A silnik jest zimny. Byłem tylko odwiedzić chorego kumpla. Chyba nie zagra pani jak suka. Su... Nie do pomyślenia. Człowiek parkuje na minutę i zawsze jakaś suka ze Straży Miejskiej wlepi mu mandat. Ach tak, suka. Dobrze. Zaraz się przekonamy. Jasne, jasne. Plus 50 euro za obrazy funkcjonariusza. Tak, nie tego jebanego mandatu. A proszę pana, co się dzieje? Pani skurwiała partnerka wlepia mi mandat za mandatem, by mnie wkurwić. Proszę uważać na język. Zamknij mordę, pasztecie, olewam cię. Ach tak, proszę pana. Plus 500, plus 700, plus holowanie. Tak, tak, dobrej zabawy, banda z suk. Co to jest? To dziwki. To kurwy. To mój samochód, suki. Mówię wam, jeszcze 2-3 lata i wszystko pierdolnie. Nie ma innej opcji.
Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę. Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania. Dawno, kiedy wszyscy będą mieli powyżej jajec. O kurwa, chłopaki, tego dnia chwycimy za broń i spalimy wszystko. Nic im nie da spuszczanie psów. I tak będą w gównie po uszy. Ale najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolnąć, pierwszy wezmę klamkę i wszystkich rozjebie. Dopiero jak władza przegnie pałę, ludzie otworzą oczy. Pamiętacie Watts? Raczej. Wtedy wszyscy kolaboranci zawisną, skurwysyny! Wszyscy zadekowani w Belwederze, pła, pła, pła! Wszystkim się spocą rowy. I sami będziemy rozdawać karty. I tego dnia ziomale będą u władzy. Tak! U władzy, tak! Dobra, chłopaki, bylibyście uprzejmi się uciszyć, przeszkadzacie klientom. Dobra, dobra, po co te nerwy? Tylko rozmawiamy. Będziemy spokojni, przepraszamy. Tak. Kolaborant, Dupolis. Władza dla ludu! Nara, nara. Ej, żeby cię nie zawinęli, gdzie jest kitres, siuwak? Spoko, bez pierwszym miejscu, nara. Kurwa. Nie powinienem był brać na warsztat tej kolumbiki. Ten rzeń spędzi mnie w opór, paranoję. Wszędzie widzę psy. Dobra, ty wyluzuj i sprawia wrażenie typa, który jest wyluzowany i nie ma nic do zarzucenia. Przepraszam, szukam. Pana Dobrodzik, poproszę. Dobrodzik? Masz pan? Masz coś nielegalnego? Broń? Nóż? Nie. Żoło? Pan żartuje ze mnie, sportowiec. Dobrze, sprawdźmy więc. A to jest, he? Moja pałka! Mhm, dobra. Jest pan wolny. Ej, ty tam, chłopie! Kurwa, trzecia kara w tym tygodniu. O, excuse me, mister. I'm really sorry, it's the first time I do it. Co mówi? On chyba po angielsku gada. Zajmę się tym. You have your ticket? Ticket? No, someone ukraść, you know. Money? Yes. Co mówi? Chyba ukradli mu pieniądze. It's not poważne, but I must see your card of identity. Well, yeah, I don't have in my hotel, you know. Dobra, puścimy go, co? Nie, musimy trzymać się procedury. Nie ma dokumentów, dzwonimy po policję. Może jest tu nielegalnie. If you please. Name, surname, profession. Robin Masters? Yes. The ambassador is closed. We call tomorrow. Jutro, okay? You must dispatch here. Where are you from exactly, man? Shut your morda! Nie oddawał kasy, to wyłapał na łeb. Lamus. Mi jak ktoś wisi hajs, to kosa w płuca. Leje takich kozaków, którzy miękną, jak na nich spojrzysz. Sporo na osiedlu takich wożących się pajaców. Wiesz, gangsta styla, jak przyjdzie co do czego, to nogi z waty. Co ty, człowieku? Schowaj kurwa ten nóż. Nie wkurwię mnie. Schowaj ten nóż, pojebało cię, jesteśmy w autobusie. O co ci kurwa biega? Co? Chcesz pierdzieć dwuotworowo? Okej. Po co te nerwy? Spokojnie. Pum.
Joe! O, proszę, Kosmo. Jak tam? Co tam, wyglądasz na chorego? Idę do apteki. Chyba się przeziębiłem. To idę z tobą, ma po drodze. Okej, jak chcesz. Dzień dobry, panie Miszu. Dzień dobry. Jak pan się ma? Nie za bardzo. Chyba mam grypę. Na grypę? I jakie pan ma symptomy? Kaszle, głowa mnie boli. To musi być grypa. Ty tam, odłóż natychmiast ten Neopax. Przysięc nie ma. Jasne. A to co? Tik-taki? Ten też, to wspólnice. Nie chcemy tu złodziei. Wynoście się w tej chwili. Wstyd. Kretyna robi mi przypał w mojej aptece. Wilkuj się, człowieku, to dlatego, że byłem głodny. Wstyd, wstyd. Bierz ten Neopax, zadźwij. Dobra, dzięki, już mnie nie ma. Idioto, zjebałeś mi opinię w całej dzielnicy. Codziennie przychodzę koło tej apteki. Dobra już, nie ma ofiar w ludziach. Chcesz Neopax? No, no, no. Spójrz na ten tyłeczek. Zobacz, a jak się porusza. Uuu, niezła. Zafundowałbym sobie taką. Powiedz szczerze, nie miałeś nigdy ochoty przemienić swojej maniurki w klasyczną sukę z klipu 50 Centa? Styl tych boskich stworzeń o wyglądzie pornostar? Proste, człowieku. Mam do czynienia z koneserem. Ale powiem ci, że tej ognistej kwestii nie ma co poruszać z przyszłą matką moich dzieci. Cia, moja i tak mnie uważa za zboczeńca, uważa, że to wulgarne. Kumasz? Wulgarne. O, jesteście. Cześć, skarby, jak tam? Zrobiłyśmy drobne zakupy. Jak? Co, byś się powariowały? Co jest? Jak wy wyglądacie? Co to, eksperymentalne pornociuchy? Już chwila. A, to ty, Marko. No jak tam, hopie? Co ty masz na głowie? Chyba nie chodzisz tak po ulicy. Przestań, o co ci biega? Człowieku, ty to się znasz. To wyczesana opcja. Tak, tylko w której części globu? Mi trzeba byłoby płacić za noszenie takiej wyczesanej opcji. No bo ty masz wsiurski styl. To jest teraz wypas w Nowym Jorku, patrz. Nawet Method Man go nosi w klipie. Jozio. To już nie moja wina, że Method Man dzieli gusta z babcią klozetową. Wkurzasz mnie, w ogóle się nie żyć. Kurna, pies mojego brata. Poczekaj chwilę, złapię tylko tego idiotę i wracam. Gomez, chodź tu! Method Man? A, tak. Dobrze mi w tym kapelusiku. Ty po prostu nie umiesz go nosić. O, pożyczysz mi go? Na treningu boksu tajskiego pokazali mi wyjebany cios. Patrzcie, opuszczasz gardę o tak. Walisz z lewego łokcia, po czym dajesz prawy low kick. Prawy prosty i kończysz kopnięciem obrotowym w twarz. O kurwa, nieźle. Treningi muszą być ciężkie. Karim też trenuje, by nie. Mówił, że ćwiczą uderzenia na drewnianych słupach. No tak, by wzmocnić piszczele. No tak, ale u Karima to treningi dla lamusów. Mój trener ćwiczy z nami ciosy na żelaznych drągach. Nie. O kurwa, to musi boleć. Kwestia przyzwyczajenia. Po jakimś czasie już nic nie czujesz. Teraz moje piszczele są jak ze stali. Us, 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 us. O kurwa, daj spokój. Nie chciałbym być tym drewnianym słupem. Chłopaki, nie mam czasu do stracenia. Muszę wymiatać na rozgrzewkę. Za tydzień mam walkę. To nara. Cześć! Daj spokój, ten koleś to zabójca. A kurwa mać, w mordę jebany, kurwa stary chuj. Boom.
No, zajeb mu! Masz ty kilka, masz w mordę. Sukisy, no! Ej, ziom, co jest? Podaj blanta. Ty jarasz? Twój brat jara? Raczej, kiedy ssajesz mleko matki, rozgrałem w zielone. Słyszałem dzwonek, mógł go otworzyć. Zjerałem się. Gorąco tu, nie? O kurwa. Źle ze mną. Dam radę. Bez kitu, ale zrzut. Widzę śmierć. Mamo. No i jak blancik? Zajebisty. Ryszard Zuber, ależ my się znamy! Nie sądzę. Przypomnij sobie gimnazjum 3B, Magali Robert. A tak, więc co u ciebie? Sam widzisz, jestem stróżem prawa od 2 lat. Bigard, sprawdź go! Tak jest! Och, wiesz, nie zawsze jest łatwo, ale myślę, że to moje powołania, jak u ciebie? Ja siedzę w handlu. Handel? Sprzedaż? Sprzedaż. Niesamowite, że na siebie wpadliśmy. Słuchaj, miło byłoby się spotkać. To mój numer. Porozmawiamy o starych, dobrych czasach. Cześć, przystojniaku. Cześć. Chłopaki, znalazłem to zioło. Super, nie? Ale fajna świnia! Jo, dobra. Podchodzę do niej. Jo, trzeba coś zdziałać. Nie mogę tak siedzieć. Podejdę. Trzeci raz. Dobra, jestem... nie, w sumie. Na pewno lubi fajniejszych niż ja. W ogóle jestem taki niefajny. I po co się strasznie śmierdzę na cały przedział. Jo, popatrz na mnie. Nie patrzyła. Ups, sorry. Dobra, poczekaj! Poproszę, Playboya. Widzę, że dziś wieczorem jest pan kawalerem. Tak. Co jest? Czy mógłbyś ściszyć muzykę? Czego? Możesz ściszyć muzykę? Nic nie słyszę. Jak to nic nie słyszysz? Słuchaj, od 2 godzin próbuję oglądać w spokoju telewizję. Albo wyłączysz to dzikie walenie, albo dzwonię na policję. A dzwoń se ty, co mnie to obchodzi? Jest przed 10, więc pal stąd gumę, dziadek. Dobra, sam wyłączę tę pieprzoną. Moment, chwilunia, co jest grane, staruszku? Nie zapędziłeś się? Wypierdalaj stąd. Tak, tak, tylko pogadaj. O, siemasz, wariat. Co tam? Spoko. Był ktoś od telefonu? Tak, był, wszystko gra. Wiesz co, masz wypasiony kwadrat. Kiedy robisz jakąś imprezę? Luzik, niedługo. Mam nadzieję, że muza nie była tak cały czas. Nie, no co ty. Dobra, to nara. Jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Boom.
Ty, co ty robisz? To nasza miejscuwa. No, widzę, gościu ma za dużo puszek. Kanada. Zobacz, jakiego wrzuta zrobił drań. Uncool. Uncool? Więc to ty jesteś uncool? Sieniasz. To ty jesteś ziomem z północy miasta, przez którego nawet największe bandziory leją slipy? Podobno miesiąc temu rozjebałeś 20 skinów. Niebezpieczny kurwa jest. Zaraz się przekonamy. Niecodzie spotyka się taką legendę jak ty. Szach, to już jest moje. Oddawaj buty i kurtkę, to cię nauczy, żebyś się nie woził. Kurwa, zawsze myślałem, że Uncool to taki wielki czarny murzyn. Uważaj! Grzeczny pies. Słucham? Uważaj z tym kundem, gdyby była zła, to by go zżarła. Słodka suczka, jaka to rasa? To pitbull. O, to rzadkość, ile ma lat? 3, a co, nie otarło? To pitbull. To krzyżówka pointera, prawda? Człowieku, to amerykański pitbull terrier, najsilniejszy pies świata. 800 kilo nacisku szczęk. Na twoim miejscu szybko oddaliłbym się z tym psiakiem, zanim... Ej, co ty kurwa wyprawiasz? Przestań, zatrzymaj się, jebany kundlu. Kuś, to chyba miłość. Czyż natura nie jest piękna? Chodź, dawaj, chodź. Puść to! Nie trzeba ich rozłączać, samo się zrobi. Ofelia! Odłóż mi, synku szczeniaka, bratanica chciała na gwiazdkę. Blaszku, pan Kupara odbiera na browara. Co? To Blaszki. Kurwa, codziennie tu jesteście? Nie zdodziło ci się takie nic nie robienie całymi dniami? No tak, ale wiesz, bracie, to jest wina społeczeństwa. Nie jesteśmy braćmi. Po drugie, nie zaczynaj swojej gadki, nie mieć się umyć, zacznij szukać pracy, nie pocujesz się, by zarobić 2 grosze. Że to ty ma tak, to mi tutaj gadasz, a sam to niby co, masz pracę? O mnie się nie martw, się zarabiam hajs, nigdy nie zobaczysz mnie zebrzącego jak ty. Da, wiesz co, daruj sobie te swoje katania. Sęp. Siema, jak tam? Dobra, powiedz, że dziś wieczór chcę mieć hajs. Zuzy, tak się zastanawiałem. Nie miałbyś czegoś dla mnie? Może. Powiedz, ile za 100-złotową torbę? Ile? 100 zł? Mam kłopot, wiesz, mam 70 blach przy sobie. Może jakiś rabacik, wiesz. Z tobą, kurwa, zawsze jest tak samo. Prawdziwy sęp. Znajdź se, kurwa, jakąś fułę. O, rap, wiesz, ja też lubię muzykę, daj głośniej, yo, ptif, he, rap, rap, sensane i staj, sytla, bo bebe, gorzone i ziomem, he, wiesz, bracie, jesteś moim kumplem, masz, napij się. Dziewczyny, o, chodźcie, pora pójść z nami. Cześć, dziewczyny, do zobaczenia. Stary, mieliśmy rwanie. Brutanda. Wiesz, this is how we do.
Wyobraźcie sobie, chłopaki, że podjeżdża do nas Naomi Campbell w Mercedesie Cabrio. Co ty oszalałeś? Co niby miałaby tu robić? A co ty możesz wiedzieć, kretynie? Mogłaby zabłądzić i tu podjechać. Przecież to możliwe. Okej. Podjeżdża i co? Dobra, i wyobraźcie sobie, pyta nas o drogę. Okej. Nawet jeśli zabłądziłaby gdzieś na naszym osiedlu, jednego możesz być pewien. To nie nas zapyta o drogę. Okej. To więc pyta nas o drogę. I od razu ulega wdziękowi mojego stylu. Po czym odjeżdżam z nią, nie oglądając się. Człowieku, spójrz na siebie! Opierdalasz się, nie masz roboty. Jarasz zielsko całymi dniami. Będzie się tobą zachwycać 5 dni. A jak odkryje, że jesteś klepiącym biedę koleżką z blokowiska, zostawi. Modelki to dziane suki, kleisz? Tak? Tak. Tak sądzisz? Kurde, zepsułeś mi zajawkę. A ty co, kurwa? Komunikuj się, komunikuj. Znów zjarałeś całe zielsko, grubasie? Debil. Jejku, zobacz, to Abel z Debesiaków! Ty co, ty to tylko gość, który się chce do niego upodobnić. Poza tym Debesiaki męczą lepiej. Ci tutaj to pozerzę. Debesiak, Debesiak, no kurwa. Kurwia mnie, że wszyscy myślą, że te trzy leszcze wymyśliły breakdance. Bezki to jak dorwę, to zabije. Przypominamy, iż na piętrze Debesiaki podpisują swój najnowszy... Debesiaki, ja zgłoszę! Podejrzani osobnicy, zatrzymać ich. Ty widziałeś? Rozwalił nas sam Steven Seagal! To debil. Chwila cierpliwości, baby. Surprise! A, więc to tak. Tak, baby, mieszkam, wiesz, ale to jeszcze nic. Surprise! Wow, ekstra, naprawdę? Super! Podoba ci się? Mhm. Odpręż się, baby. Moje ci drinka. No, surprise! Pokażę ci moje jacuzzi, baby. Tak. Znów niespodzianka? Pan Sanchez? Yes. Komornik z kancelarii Miszo. Koniec zabawy. Nareszcie pana wyeksmitujemy. Przejmujemy nieruchomość. Wie pan, iż winien jest urzędowi skarbowemu drobne 900 000 euro. Prędzej czy później i tak byśmy pana dorwali. Może pan ją podwieźć? Ziom, poczęstujesz papierosem?
Kiosk masz na rogu. O. Zaraz, zaraz. Nie pytam cię o drogę, tylko czy masz papierosa. Czy tu jest napis rozdaję papierosy? No nie, nie ma. To co, dajesz tego szluga? Cholera, to przechodzi ludzkie pojęcie. Wy blokersi nie wiecie, kiedy przestać. Kiosk masz na rogu. Co ty mi, człowieku, z blokersami wyjeżdżasz? Centralnie w centrum mieszkam. To jak będzie z tym szlugiem? Dajesz albo mów, że z ciebie żył, ale przestań rozmieniać się na grosze. To jak? Ostrzegam, dzwonię na policję. A co? Ktoś coś ukradł? Zostawisz mnie w spokoju? Zestresowany z ciebie facet. Spytałem tylko, czy mógłbyś mnie dać szluga? Wiesz, weź całą paczkę i zostaw mnie w spokoju. A, to super lighty. Takich nie jaram, nara. Przestań że pić, to nie twoja działka. Po pijaku jesteś lamus. Człowiek, jak piję drinki, to wszystkie drzwi są moje. Patrz gdzie. No, wtedy dopiero wymiatasz. Chodź tu, dziadek. Zabiję cię, ty śmieciu! Iż ty, suko! A co taki lekko w soku? No bo wiesz, właśnie przydarzyło mi się coś niesłychanego. Idę sobie do metra, a tu mija mnie mistrzowska arabeczka. Serio? Tak, człowieku, ale wiesz, nie taka klasyczna świnia, jakich pełno spotyka się na co dzień. Jaka? Taka najwyższa puła, duże cycki, super dupa, nogi jak marzenie, sznupa aktorki z pornusów i do tego... Do tego co? Garsoneczka, szpileczki, stringi, mówię ci, kurde, stary, idealna! No, czuję i... No, przychodzi obok mnie, poruszając ponętnie ciałem, uśmiecham się do niej, mówię ci, od razu mi staną. Okej, do zecy? Zatrzymuję się więc i patrzę na nią, ona odwraca się i uśmiecha się do mnie. Poderwałeś ją? No raczej, a co, idioto, myślałeś? No i masz numer? Nie. Jak to nie? Chyba byłem zbyt szybki. I co? No i się zmyła. Myślę, że wzięła mnie za jakiegoś seksualnego maniaka. Gdybyś widział coś, to nie... Kurde! Z ciebie to jest uwodziciel. Czasem trochę ci zazdroszczę. Tak, rzeczywiście. Sorry, chłopaki, ale nie możecie wejść. Co? Nie da rady? Dlaczego? Daj spokój, człowieku. Wyluzuj. Włożyliśmy najlepsze ciuchy. Czemu nie możemy wejść? Ale lipa. A, przepraszam, kochani, jestem na liście. Ty, no poważka, patrz. Patofelki, polo, żadnej czapałki. Wszystko gici, ziom. Nie da rady, żebyście weszli. Ty, no bądź po sąsiu, czego dygasz? Spójrz. Puszczasz te łachy, a nam nie pozwalasz wejść, nie fajnie. Dobra, przyprowadźcie chociaż jedną dziewczynę, to was puszczę, okej? Okay? Ej, chłopaki, to strata czasu jest, spadamy. O, nie weszliście? Wierzcie, nic nie straciliście, klub pełen zdzir, coś okropnego. Okej, okay, wchodźcie tu. Dzięki. Dzięki, grubasie. Fajna koszulka. Dzięki. Fajna jesteś. Pum.
zwariowałeś? Golf Cabrio to fura dla biedoty. Ja potrzebuję Mercedesa. To dopiero fura. No proste, człowieku, że tak, bez kitu. Wiem, o czym mówię, mój brat ma... Twój brat ma lipnego Solexa. Zobacz tamtego, pa! To nie ten z telewizji? To ten imbecyl Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier! No bez kitu, zobacz na fryzurę tego pędzla. Jean-Paul, gdzie kupiłeś ten kostium? Ten nawał się już skończył. Hej, można jeden autografik dla ciotki? Lamus, lamus. No dobra, dość tego. Zostawcie mnie w spokoju, albo się zdenerwuję. O, sara, to boli. O, zawsze to samo. Jak ci ktoś napadnie, to policji nigdy nie ma. Na to szmaty. Za kogo ona się ma? No. Na serio, chodzić po ulicy w takim stroju? Czasem się zastanawiam, co takim laskom uderza do głowy. No co ty? Ale będzie się dziwić, jak poczuje w metrze czyjąś rękę na pośladkach. Na szczęście nie gustujesz w takich pannach. Nie no, ty, to nie mój styl, no. W przeciwnym wypadku nie byłabym z tobą. Spójrz na to, prototyp zdziry. Zaczekasz chwilę, kotku? Spytała o cenę tego topiku. No jasne. Co? Muszę ci przyznać, że jesteś zajebista szprycha, wiesz? Co? Jest to komplement, urocze jesteś, no. O co ci chodzi? Przezywali cię w przedszkolu, czy co? Daruj sobie tę tanią gadkę przy głupie i spieprzaj do mamusi. Nie, no nie. No, no spójrz na tą zdzirę, no ty, za kogo ona się ma. No nie wierzę. Patryk, to ty? O, no idź się. Więc wyszedłeś. Nie wiedziałem. Poznaj, to jest Sonia. Cześć. Człowieku, zwariowałeś? Czym ty się w ogóle zajmujesz? Jestem na warunkowym, to jedyna robota, jaką znalazłem. Serio? Albo siedzisz, albo się przebierasz za telefon. Pięć miechów się nie pieprzyłem. Głodny jestem, więc mnie nie wkurwiaj, okej? No fakt, w tym stroju to chyba żadnej panienki nie wyrwiesz. Laski chyba teraz nie lecą na takie duże telefony, ale ciesz się, że spotkałeś akurat mnie. A opcję głuchy telefon znasz? Halo, halo, gówno na oczach? Czekaj chwilę. O co ci chodzi, skurwielu? Rozszaskam ci mordę! No chodź tutaj, chodź! Puść mnie, rozwalajcie! Chodź, puść mnie, zajebia! Zaczekaj! Puszczaj, puszczaj! Puszczaj, ja się zawijam! Ej, zaczekaj! Dokąd idziesz? Jak zamierzasz wrócić do domu? Metrem. Bez kitu. Za każdym razem, kiedy wbijam się w metro, znajdzie się naprzeciwko lamus, który startuje do mnie z gałami. Co, frajerku, myślisz, że spuszczę wzrok? Chyba cię pojebało. Czekaj, no, zaraz cię obetnę moim Scarface'em. O kurwa, nie wymiękasz? Ale lipa. Zbyt długo nie wytrzymam. Dobra, wygrałeś, leszczu. Chciałem, że coś fajnego na podłodze leży. Tej, nara, frajer. Co? Sam jesteś frajer. O kurwa, ale dałem ciała. Wstyd. A ty co tu? Co ci tak śmieszy, pajacu? Ja? No już, wzrok na buciki. O, właśnie tak, bez kitu. Za kogo bym wziął ten frajer?
Ty, ziom, patrz jaka tam dupa. O człowieku, sporo dzisiaj fajnych dupek. Musimy chyba coś wyrwać. Łeb mi od tego pęka. A ile dasz tej murzynce z dużymi airbagami? Przestań, widywałem lepsze, nie? Ale patrz na tę wysoką, co rozmawia z kumpelą. Zapomnij, człowieku. To Amerykanka, jestem pewien na stówę. Okej, dam jej 5/5. Nie no, musimy coś wyrwać. Tej, laska! Koleżanka cię olała, widać po twarzy to snop. Spójrz, jaka tam sekretara pomyka. Szkoda, że jest jakimś typem. Nie no, musimy coś wyrwać. Jaki masz czas? 10:00. Pustawo trochę. Ja się zawijam. Co robisz jutro? No nie wiem, ustawiamy się tak samo. Okay. Ale jutro nie ma opcji. Musimy coś wyrwać. Raczej, Ej, Paulo. No, co jest? Jak tam z moimi 50 blachami? Z czym? O co ci chodzi? Wczoraj mówiłeś, że oddasz mi dziś flotę. Jaką flotę? Przestań, w co ty ze mną grasz? 50 blach, które ci pożyczyłem na... A, te, 5 tych? No tak, więc... Masz je? Nie. Trochę niefajnie, kurde, to już drugi tydzień, a jeszcze wczoraj... Po prostu nie mam ich. Żartujesz? Dobra, słuchaj, jutro, okej? Okay? Tak, jutro. Ej, Fred? A? Chcesz zarobić 10 blach? No pewnie, komu przywalić? Słuchaj, Paulo, wiesz, się jechałeś i wiesz, typ od 2 tygodni próbuj wystarować mnie na mukę. Wiesz, że niby nie ma. No to już po hajsie. Nie, wiem, że odda. Ale gdybyś mnie wspomógł, to na pewno by szybciej poszło. No dobra, okej. Okay. Honos, kurwielu. Co? Co jest? Oddawaj typowi hajs. No już w tej chwili. O, a! Okej, trzymaj ten hajs. Skurwiel, następnym razem oddasz szybciej. A, rozjebałeś go. Tak. Hajsik? Co twój hasik? Moje 40 blaszek. A, jutro, okej? Okay? Nie no, daj spokój, Fred, kurde. Dobra, nara. Kretyn. Przepraszam, panie władzu. Tak? Może chciałby pan zarobić 10 blaszek? A co nie otarło, to pitbull. Za każdym razem, kiedy wbijam się w metro, znajdzie się naprzeciwko takie nic nie robienie z miejscami? Cześć, Serby, jak tam? No tak, by zmocnić piszczele. Daruj sobie tę tanią gadkę i spieprzaj do tego swojego kocmoucha. Zapnij może. Proszę uważać na język. Nie oddawał kasy, to wpierdoliłem skurwysynami. Ekstra mi prawda. Chcesz na opak? Na cierpliwości, kotku. Surprise. Jesteś z północy miasta, którego nam najwięksi gangsterzy leją w Podobno podobnym miesiącu umrzeć na podmiotu skinu. Niebezpieczny kurwa jesteś. Zaraz się przekonamy. Dawaj taką legendę. To na końcu pan. To już jest moje. Dawaj też buty, kurwa. Nie będziesz się woził. Kokwoko. Jestem mały dziad, kurwa. Admokozy, próbuj nam oglądać telewizję w spokoju. No, trzeba będzie tak zrobić Henka, żeby nie było, wiesz. Wiem. Stanę i podejdę. Yo! Znowu spojrzała. Dobra, poczekaj! Daj boja, poproszę. Co ma? Szkoda, że nie mówią do mnie oni. No wiem. Ale dobra. Ty jaras? Brat jaras? Alright, jeszcze. Ty jaras? Twój brat jara? No i się zmyła.
Myślę, że wzięłam je za jakiegoś seksualnego maniaka. Gdybyś widział tę studnię. Kurna. Nie, nie, nie. Nie. No nie. No spójrz na tą dzirę. No za kogo ona się ma? Nie. No nie. No, no spójrz na tą dzirę. No ty za kogo ona się ma? No, no, no. Spójrz na ten tyłeczek. Zobacz, a jak się porusza. Niezła. Zafundowałbym sobie taką. Powiedz szczerze, nie miałeś nigdy ochoty przemienić swojej maniurki w klasyczną sukę z klipu 50 Centa? Styl tych boskich stworzeń o wyglądzie pornostar? Proste, człowieku! Mam do czynienia z koneserem. Ale powiem ci, że tej ognistej kwestii nie ma co poruszać z przyszłą matką moich dzieci. Cia, moja i tak mnie uważa za zboczeńca, uważa, że to wulgarne. Kumasz? Wulgarne. O, jesteście! Ty, skarby, jak tam? Zrobiłyśmy drobne zakupy. Jak? Co, wyś się powariowały? Co jest? Jak wy wyglądacie? Co to, eksperymentalne pornociuchy? I really like it. I don't know, it's interesting because it was first time. So it's okay, but before some guy proposed me to be the lector on the advertisement of tractor. Okay. But I didn't take it. Advertisement of Ursus tractor. I'm used to do it, to record the voice. But of course it was different because you got to see on the screen and you got to put it between, he moves his drawing lips, you know. It's like this, but it was very interesting and it's good time. Zabiję cię, ty śmieciu! Właśnie, a powiedz, jakby ci zaproponowali jeszcze drugą część do ziomka robić, jeszcze raz podkładać, to byś teraz na przykład też się tego podjął, jakoś inaczej byś do tego podszedł, czy coś? Znaczy, wiesz co, no już teraz to jestem taki drogi, że nie wiem, czy stać kogokolwiek na to. Nie, tak szczerze powiedziawszy, to była zajebista przygoda, pierwszy raz w życiu to robiłem. Jakby wiesz, z Partyzanta tam wjechałem i okazało się, że wiesz, pierwsze próby tak trochę mi nie poszły najlepiej, ale z czasem żeśmy się wyluzowali i bardzo fajna rzecz. Chciałbym to robić częściej, chciałbym to robić, na pewno jeśli jeszcze będę robić ziomka, to Góral będzie znowuż grał jakiegoś takiego z dziąsłami albo jakiegoś grubego, co chce bilety, nie wiem. Blaszku, panków para, biorę na browara. Co? To Blaszki. No powiedz właśnie, bo słyszałem, że teraz jak podkładałeś te głosy, to wszystko bardzo na szybko. Przyjechałeś, zapoznałeś się z tekstem i ciach. Myślisz, że jakbyś trochę dłużej nad tym posiedział, porozpracowywał te teksty, to by mogło wyjść jeszcze lepiej? Znaczy, wiesz, być może, ale z drugiej strony może być zupełnie odwrotnie niż mówisz, bo może fajnie jest właśnie spontanicznie robić takie rzeczy, dlatego że tak naprawdę posiłkowałem się tekstem tylko trochę, a tak naprawdę to waliłem te teksty głównie z bani. Tak jak ty byś to powiedział, znajdując się w sytuacji tego klienta, który siedzi akurat teraz w metrze i coś tam robi, robiłem to po swojemu po prostu, także może lepiej jest to robić spontanicznie, obejrzeć raz, drugi i już walić, wiesz. Wiesław reprezentuje siebie. Halo, halo, gówno na łączach. Halo, halo, gówno na łączach. 5 miechów się nie pieprzyłem, głodny jestem, więc nie wkurwiaj mnie, okej? No. Cześć! Daj spokój, ten koleś to zabójca! To chyba miłość, czyż natura nie jest piękna? Co to jest? To dziwki, to kurwy, to mój samochód, suki! Chwila cierpliwości, baby. Surprise! Więc to tak. Tak, baby, mieszkam, wiesz, ale to jeszcze nic. Surprise! Wow, ekstra, naprawdę?
super. Podoba ci się? Mhm. Odpręż się, baby. Poleję ci drinka. No, surprise! pokażę ci moje jacuzzi, baby. Tak. Znów niespodzianka? Pan Sanchez? Yes. Komornik z kancelarii Niszo. Z reguły jak wydawało mi się, że to będzie jak z reguły wszystko nudne, to przyjechałem i byłem bardzo miło zaskoczony, że się, wiesz, dobrze spędziłem czas, no. Zresztą chyba efekt jest też zabawny, dlatego, bo można było się pobawić z zmiany głosu, różne takie rzeczy. Naprawdę dobra opcja. Polecam na przyszłość każdemu, kto się jeszcze w to nie bawił. Dubbing po pierwsze, po drugie, po trzecie. No, no, spójrz na ten dyłeczek, zobacz. A jak się porusza? Nie, damy dyłeczek, przerwaj i zobacz, a jak się porusza razem. O, au, aaa! O, kurwa! Luzik, niedługo. Mam nadzieję, że... Kurwa. Wiesz, nie oddawał kasy, to wyłapał na łeb. Lamus. I spróbuj jeszcze zrobić może taki, że nie wiem, i wiesz, nie oddawał kasy, to... Czekaj. Wiesz, nie oddawał kasy, to wyłapał na łeb. To wyłapał na łeb, lamus jeden, nie? To ty jesteś ziomem z tyłu. O kurwa, z ulicy chciałem powiedzieć. To ty jesteś ziomem z północy miasta, którego nawet najwięksi gangsterzy leją... A, przez którego, kur... Uncool! Ach tak, to ty jesteś, Uncool? No kurwa, pojebałem. O, widzę, że goście mają dużo kuszy. Sprzedaż? Las Vegas, wie. Niesamowite, że na siebie wpadliśmy. Słuchaj, miło byłoby się spotkać. To mój numer, zadzwoń kiedyś. Pogadamy sobie. Cześć, kurwa. Kurwa. La puton. To ty mi tutaj, kurwa, w ogóle. Wypierdalaj, kurwa. Ty masz wsiurski styl. To jest teraz wypad w dom. Dobra, jeszcze raz. Wiesz, właśnie coś mi się wydarzyło, niesłychanie nieco zadalalala. Kurwa, ale to będzie masakra. Zwariowałeś? Golf Cabrio to fura dla biedoty. Ja potrzebuję Mercedesa. To dopiero fura. No proste, człowieku, że tak, bez kitu. Wiem, o czym mówię, mój brat ma... Twój brat ma lipnego Solexa. Zobacz tamtego, pa! To nie ten z telewizji? To ten imbecyl Jean-Paul Gaultier! Jean-Paul Gaultier! No bez kitu, zobacz na fryzurę tego pędzla. Jean-Paul, gdzie kupiłeś ten kostium? Ten nawał się już skończył. Hej, można jeden autografik dla ciotki? Lamus, lamus! No dobra, dość tego, zostawcie mnie w spokoju, albo się zdenerwuję! O, zawsze to samo. Dla mnie to była super przygoda. Jeszcze nigdy nie miałem możliwości pracy przy bajkach w studiu i podkładaniu głosu, więc traktowałem to przede wszystkim jako przygodę. Faktem było to, że bardzo mi się podobała kreska i jak była narysowana ta bajka. Nie znałem fabuły, ale już widziałem te zdjęcia, wiedziałem, że to będzie fajne. Sama praca w studiu to było dla mnie przyjemność, bo to trwało bardzo krótko. Wiele roboty przy tym dla mnie nie było. Raz posłuchałem oryginalnej wersji. Zresztą pamiętasz, bo byłeś przy tym, jak to było. Więc bardzo szybko to nagrywanie poszło. A jest to przygoda i przyjemność. Super rzecz. Gdybym mógł, to częściej bym się udzielał w takich projektach. Widziałeś trochę? Widziałem na MTV również i nawet odcinki z sobą też widziałem. Bardzo mi się podobało. No super, śmiałem się bardzo. I co, tyle? O, to dzięki. It's been good. To dobry film. To wszystko. To wszystko, no. Dzięki. Było zajebiście. Pozdrawiam wszystkich. Życzę miłej zabawy. A jak to się pójdziemy robić. No. Super! Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za realizację. Dowiedziałem się specjalnie dla was. Temu, że... Cześć Jerry Kosy, cześć Jerry Kosy. Dziękuję bardzo, guys. Dziękuję bardzo.
za zboczeńcę uważasz, to wulgarne. Wiemy. Ja się mam. Kumasz? Bring more effluence, bring more effluence to Poland. No 40, but 100, 100, 100. So like this, you know, somebody can do something because I'm... Ja tam inny styl szanuję i inne miasta. Zip skład, Warszawa, przez Poznań kasta do Złodzi Tabaska. To DGE, yo, ha? Ze mną moich ludzi chówce i rymy tuchce. Plus. Jeszcze raz, kurwa. To DGE, yo! Ze mną moich ludzi chówce, ruch serc i rymy tłuste, masz przejebane. W podstawówce już miałem bandanę, a w przedszkolu pimpowałem przedszkolanki, a w żłobku miałem bandanki, miałem fanki, piłem szklanki, whisky i Pepsi. Jak to było, to jest nim, zajebi to dupu. Zajebiście. Pokud jste šel za napole, za to byl by. Boniment, to se. Ale boniment. Comme bon, ça. Les rues, la population très sympathique. Très sympathique. Ça finit en A, ça a l'air. Marszy i mocno kochaj mocniej i zachowaj twarz, ziomek. Tu to znasz o podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki. Te numery, które wycięliśmy, morda. Aż mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. No i ma puta słone, dlatego pchamy ten rap. Tu na bałup tak z moim ziomem musią, czyli brat, rodzina, krwi, domy, honor. Jest coś twardszego w życiu niż dziwki i forsa. Na przykład spróbuj z bartotem usiąść i spalić środka. Sobie wyobraź, ty i bank do twierani, a wokół ty i bank do kolejni. Cztery ściany, mary, cwany ten świat. No i ma puta słone, dlatego pchamy ten rap. Nie oddawał kasy, to wyłapał na łeb, skurwysyn.